mówi tylko o tym, że trzeba stwarzać zdrowe nawyki i nawyki są takie ważne, ale nie wiem, czy wiesz, że ty już zazwyczaj masz dużo nawyków, tylko często są one takie, które cię nie wspierają. Czyli na przykład, jeżeli wieczorem po skończonej pracy nagrodą dla ciebie jest to, że siedzisz przed telewizorem, wypijasz sobie piwko czy tam winko, podjadasz jedzenie, to też jest nawyk. Warto jest zastąpić go takim nawykiem, który będzie wspierał twoje zdrowie. Czyli każdy nawyk ma wyzwalacz, później jest zachcianka, odpowiedź i nagroda. Czyli wyzwalaczem jest to, że kończysz pracę. Zachcianką jest to, żeby poczuć się lepiej i coś sobie przekąsić i się czegoś napić. Odpowiedź, no to wstajesz, bierzesz te rzeczy, siadasz i zaczynasz. I nagrodą jest to, że czujesz się lepiej. Ale zamiast tego warto jest zrobić to w dobry sposób. Czyli wyrobić sobie taki nawyk, że przygotowujesz sobie na przykład dobry posiłek, jakąś ulubioną herbatkę i w taki sposób możesz zamienić ten nawyk, który cię nie wspiera, na taki, który cię wspiera do dzieła.